Panie Wójcie, ja mam trzy pytania, dzisiaj, które się tyczą poprzedniej sesji. W punkcie 9 zapytań chodziło mi o te przepusty przy Domie Drogowym Przemysłowym. Ja w tej chwili się spóźniłem tu tutaj na to. Zlecone zadanie. Tak, Panie Wójcie, ale jest taka propozycja, co ja mówiłem. Rozmawiałem tam z budowlańcami. Kiedy na przykład robimy pospolite ruszenie, czyli OSP, i pomagamy to założyć. Znaczy tu jest, tu rozważamy jeszcze wykonanie wjazdu prawdziwego zdarzenia, bo ten jeden wjazd mamy dobry. To znaczy się rozmawiali, żeśmy tam z Michałem i tam się może okazać, że oni tam wymienili, tak. Ale część rur, która wchodzi w ten kolektor w lewo, co idzie tam w kierunku tej melioracyjnej, może tam ktoś jest zarwany, bo my naprawdę nie wiemy, ja co jest tam dzieje. Ja polecenie wydałem panu Tomkowi następujące, bo się tam siedzieli, zastanawiali się, jak to zrobić. Zaczniemy rozbierać ten kolektor od strony wjazdu. Bo najważniejszy jest wjazd, tak? I oczywiście na pewno na szerokości wjazdu rury będą wymienione. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej z tymi rurami. Może uda się odzyskać te istniejące, to wszystko przez pana, nie wiadomo. Natomiast rozważamy również w ogóle nie zakładanie tego kolektora łączącego dwa wjazdy. Tam barierkę, no bo długi kolektor, no to właśnie są takie efekty, że to się zamuli i teraz nie wiadomo w którym miejscu, którą rurę dotknąć, czyszczenie to jest coś strasznego i jak będziemy rozbierać, to będziemy po prostu no, konsultacji z wami i być może taki wariant, że wjazdy z prawdziwego zdarzenia dwa, no bo tam jest wjazdkowo, tak? A tutaj w ogóle oczyścić ruch, postawić barierę. Myśmy zaproponowałem tam właśnie Michałowi, że na przykład w tej chwili poniedzieli to nie, no bo to jest za mokre, tam wszystko bywa, tylko powiedzmy za tydzień, wtorek, środa, czwartek, bo te dni są takie realne, bo później tam sala jest wrzutowana. Na przykład coś tam rano kopartą robimy, po południu się spotykamy wszyscy, pomagamy, wyciągamy to, oczyszczamy, sprawdzamy. No to jak pomożecie, to chwała. No oczywiście. Tylko jak mówię, no bo wszyscy... Gierek się pytał, czy pomoże. Proszę Państwa, bo tam sytuacja... Pan radny zawsze też mówi, no kolektor. Właśnie długie kolektory to są niebezpieczne, bo niekorzystne z dwóch powodów. Po pierwsze, przy kolektorze te działki sąsiednie niestety wody nie odbierają, no bo trzeba jakieś tam kratki i tak dalej. Jest tendencja do zamulania. Dlatego ja uważam, że byłoby fajniej, estetyczniej, gdybyśmy tam na tym odcinku zostawili tego odkrycia. Szerokie wjazdy, po 6 metrów załóżmy. I ten odcinek, po co to odkrycia? No ja mówię, to jesteśmy już świetnie do grania, bo w przypadku organizacji jakichś imprez, jak teraz była to stulecie, tutaj się ten teren wykorzystuje do ostania po prostu jednostek tego wszystkiego. No ale to ile tego terenu? No to jest połączenie tych kolektorów, to będzie około powiedzmy 15 metrów, żeby cały się złożył. I no zobaczymy, jak zaczniemy tego zbierać, zobaczymy. Ta sprawa, tą wersję. Ta sprawa wynikła bardzo poważnie w Boże Ciało. Kiedy ta ulewa była, to sąsiadka mieszkająca naprzeciwko miała wodę poniżej 5 cm od progu. Czyli gdyby ten kolektor tutaj odbierał tą wodę, a to ja mówiłem wtedy, że się zarwało, żeśmy zasypali to kamieniem i wtedy ją żeśmy położyli, bo by straszna w ogóle nie wjeżdżała. Ale wszystko się zgadza, panie Wiesławie. Czyli możemy... Kolektor ma tendencję do zamulania. Dzisiaj mamy to, co mamy. Czyli panie Wójcie, czyli nasza wspólna współpraca, czyli straży i tutaj gminy wchodzi w grę. Tak. Jest to za jakieś dwa tygodnie, kiedy ta sytuacja... Czyli jeżeli chcecie pomóc, no to jak ja mogę? Pogodowa się poprawi. Kolejna rzecz, która jest... Panie Wójcie, jak tam będzie sprawa tych napraw gwarancyjnych, czy państwa? Napraw gwarancyjnych. No tak, daszek spadający, murek się rozwalający. Tak, z tego co wiem, to nie da radna palić, bo nie ma. Jest po prostu ogólna taki zakres, że ma być daszek. Nie ma co do szczegółów, jaki ma być śruba. A. I w związku z tym. Tam jest no tak, jest ekspertyza, że daszek jest założony zgodnie ze sztuką i to nie można tutaj wyeliminować takiego odbijania się deszczu. No bo rozumiem, że odbija się deszcz, wróci z czasem. Ale nie, ten daszek spadł. Kolejny raz spadł daszek. No ja nie wiem, czy ona spadająca na daszek. Kto wala się? Spadający daszek. Murek, tam jak jest powiat na niepełnosprawnej. No po prostu ten cokolwiek, co oni zrobili ten cokolwiek z centrum. W tej chwili wszystkie te tam odpadają. No to zgłaszam.
Czyli to są właśnie te inne rzeczy. To kolejny raz w ramach usterek gwarancji. Bo nie ma firmy. Ale mamy zabezpieczenie. Mamy zabezpieczenie pani inwestycji. Teraz ona mnie, przewodnicząca wskazała, to chyba kolejno trzy aż pytania. Jedne, panie wójcie, w jakim etapie jest ta działka, któryśmy w poprzedniej sesji podejmowali uchwałę o przejmowaniu tych działek. Dobry, jest zgoda, wstępna, telefoniczna i jutro by najprawdopodobniej rozmawiał. Druga sprawa. Tam sprzyjają okoliczności, wczoraj tam pan mi dzwonił, że gdzieś tam woda płynęła tą działką. Wszystko, no normalne. No. Druga sprawa. I ci właściciele, ten ze Śląska jest zainteresowany. Tak, on teraz są widzę, że przyjechali. Druga sprawa byłoby, to co już nieraz tam się powtarzało, jakoś tak uchodzi, żeby pana niepokoili i mnie z tego stawu udrożnić ten przepust. Tam jest przepust, i 30 co najmniej, żeby go udrożnić. To jest zasypane, tam się dawało tylko sączy po prostu. Ja bym go udrożnił. Mi się wydaje, że to no, z naszymi siłami, to nie coś tego zajmowało. Odgrzewać tylko od strony stawu, odkopać to. Po ostatniej akcji Bogdanowie mam takie rozwiązanie. Pierwszy ruch, bo jak pan widzi, no wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Przyjdzie raz na 10 lat, coś takiego i Bogdanów może odpłynąć. Wszystko, no, ale dzięki stawowi te wody gdyby z tym był udrożniony ten przepust, o którym mówię, to ona by swobodnie się odpłynęła i nie byłoby tego problemu. Niech pan panie Ryszardzie, niech pan ja wie, już przed chwilą pan mówił o rzece. Tak. Że jest przepust. No, to jest normalne. Bo jeżeli przyjmą takie ulewy, to wszystkie zbiorniki są zapełnione. Ale i nie ma i wtedy właśnie ratunek jest w tym stanie. Nie, panie Wójcie, bo ten zbiornik retencyjny przejmie. Nie. Mało nie. Jak ale... będziemy dać kieliszek albo szklankę, nie będzie odpływu, to zawsze ją napełnimy. Dobrze, nie było. A jak będzie odpływ, to ona płynie i będzie. Ale jeżeli ciągnął, to się nigdy nie napełni. Ale dobrze, wszystko się zgadza. Widzi pan, ten odpływ przy takich anomaliach będzie zablokowany. Rzeka wleje i koniec, nie masz pan odpływu. Jak pan nie jest, nie wiadomo co, to nie ma to do tego. Jest specjalista od innej spółki, to nie powie. No, no jeżeli rzeka się przepełni, to będziemy mieli odpływ. I odnośnie tej hydrologii w Bogdanowie rozwiązanie musi być takie, rozwiązanie nie zmieni. Niech pan weźmie pod uwagę to. Około, wyliczyłem, na tej części już zasypanej, około 600 metrów chodnika. Wie pan ile to jest wody? Na części zasypanej. W przypadku 80-100 litrów na metr kwadratowy, to co mamy w tej chwili, to jest 60 tysięcy litrów wody. Gdzie to zmieni? Spłynie tym rowem, bo tym rowem woda nie płynęła. Bo płynie tam ze spadkiem, gdzie pokrywa się. Weź pan pod uwagę to, że chodnik, parking dołoży wódki. To wszystko spływa. Ale nie mówimy na razie o parkingu, ja tylko mówię o tej części tego stawu zasypanego, zrobię łączkę taką, żeby to można było wykosić. To, co jest zasypane, parking też jest potrzebny. Tylko podejdźmy do tego logicznie. To, co jest zasypane, na parking. Zgadza się. Koniec zasypywania. I teraz tu mam prośbę, żeby właśnie no, tych mieszkańców po prostu, no, no niech mieszkańcy dbają o ten porządek, bo ja już nie będę tu używał kto, gdzie i tak dalej. Telefony mam ciągle. No, sami po prostu nawozicie sobie te śmieci. No. A potem no, złe wizerunek. Ale śmieci, no, to nie są śmieci, to ziemia, pan nie myśli. No ale no, panie Ryszardzie, no cegły, gruz i tak dalej. No, no to, jej, to, no, to wszystko idzie, no to co było. Ale dobrze, idąc dalej. Pierwszy ruch, jaki trzeba wykonać, wyczyścić ten staw. Nie. Wyczyścić ten staw. Żeby wyczyścić, pierwszy ruch wykonać, to trzeba prowadzić tą wodę, udrożnić ten obiekt z tyłu tam za panem Matyjaszczykiem i w kierunku tego ciepła różnego, co później żeby udrożnić ten czas będzie woda zapłynie i można sobie spokojnie... Żeby udrożnić te rowy, to jest problem. Nie ma problemu. Melioracyjny, tak, panie Darku? Tak, puści. No. Inna spółka zrobi? Nie zrobi. Pytanie, kto zapłaci? Nie. Mieszkańcy nie są mieszkańcy spółki. Jutrze nam mówić ludzi, bo po prostu odpłyną. Nie, zgadza się.
I czy teraz jak wójt, jako wójt może działać w takich sprawach, żeby sobie przeciwpowiedziałem. I to można podciągnąć pod prawo. Nie. Ten no również planowany po prostu, by odmulić go, oczyścić, bo tam się robi. Nie, szanowni, no właśnie, widzisz pan, to jest to, że no, panu łatwo to hasło rzucić. Nie, ja rzucam hasło, ale to mówię, ja za to odpowiadam. Ja nie mogę przeznaczyć pieniędzy. Pójdźcie na spółkę, bo chciałem pan powiedzieć, że chcę mu założyć. Za spółkę i zgodnie z ustawą możemy udzielić dotację tylko i wyłącznie spółce. Panie Wójcie, i teraz jeżeli udało tak nie jest spółce, to no, no, że... Ale wolno świadczyć usługę. Ale ja coś powiem. No żeby u ciebie dał rezultat, to ten ruch trzeba zacząć kopać od Bogdanki, od Kolonikom. Tak, tak, nie ma. Bo my spuścimy wodę następnemu. I to się cofnie. Ale tam zawsze kiedyś szmaty, to po prostu... się do was. To nie było, słuchaj, to tam nie pływa. Ja to się przeszedł, jak było... Spokojnie jeszcze. Teraz się nie przejdzie. No wiem, i ta woda się cofnie. Jak zrobimy tylko na Bogdanowie, skończy się, że tak, woda cofnie. Przy i zrobimy jeszcze gorzej. Ale teraz z tego, co tutaj mówił kolega Tomek, no to mam czyszczony tę wodę. No ja ci za... Nie, będzie czyszczona Bogdanka. Tak. Panie Ryszardzie, na zasadzie jak? U mnie w rowie też stoi woda. No wszędzie. Ale... Bo kanał się przepełnił, nie ma... Ale może... I co może wtedy? Coś... No i co? Bogdanka będzie na zasadzie wykoszenia, i małe zamolenia. Nie wolno nic więcej robić. Ochrona środowiska nie daje pozwolenia. Co radzi? Nie ważne, co jest. Od 20 sierpnia do 20 października wolno tylko robić na rzekach. Nie wolno. Może się topić, nie ważne. Ale na tą chwilę, panie wójcie, gorąca prośba. Ten przepust trzeba udrożnić. Pod drogą, w którym tam się zajmowali, jest jakby pan jest. I ta woda sobie odpłynie tam. Na pan, ja tam 50 lat przeszedłem, jak ustawię, to się wychowałem praktycznie. Dobrze. I to jest panie Szardzie, moje działanie jest takie, niech pan jeszcze posłucha. Pytanie, postaram się wyczyścić. Czyścimy tę część zbiornika. Panie Darku, tak w międzyczasie niech pan mi kalkulację zrobi. Za wyczyszczenie tego zbiornika. I od razu tą ziemię będziemy mieli. Tak, parki. Jednocześnie trzeba wykonać ten projekt hydrologiczny, który mamy. Czyli od sklepu tą rurę przez to, co pan mówił, tak, na drugą stronę i wymienić te przepusty u Matrowaszczyka. Ale ja będę problem, bo on się nie zgodził. Zgodzi się. Tam na przepusty już są założone w 30 czy na 300. A tam zadolić w 600. Tak, wynika z hydrologii. No może, nie będę. I teraz idąc dalej. Oczywiście to zrobimy. Tylko jak wyszliśmy za sodołę pana, to wszędzie. To było tak po prostu całe pole. No pan w tym momencie jak spadła, gdzie pan będzie miał chmury i to się normalnie woda się. No dobra, ale będzie miał pan odpływ? Ten odpływ musi być ten ruch tam. Będzie odpływ. On tam wychodzi koło remizy, ten ruch wychodzi koło remizy. I dalej robimy. Tam również tam jest most pod drogą powiatową. Panie Ryszardzie, ja nie jestem meliorantem, ale to rozumiem. I takie działanie wskazują melioranci. No tak, ale jak pan prowadzi rury 600, znowu przez czyjeś podwórko w czyjemś, no to co, ten gdzie ta woda dalej pójdzie? No musi odpłynąć. No wszystko się zgadza. Całość. Także powiększenie tych rur to jest temat wtórny. Bo co z tego, że my tam założymy fi 600? Jak dalej rur będzie pełny i rzeka pełna. Ja na to gdzie to panu trzeba tam mieć? Udrożnić tylko przepust od tego stawu. Udrożnić, żeby ta woda sobie swobodnie odpłynęła i nic tam się w życiu nie stanie. Druga sprawa, zapnijcie tu sprawę, sprawa... Ale panie Ryszardzie, jeszcze pan posłuchaj, przyznajcie mi, że nie mów pan tak, że się nic nie stanie, bo na razie się skończyło, jak się skończyło. Ale to przez co? Jeszcze jedna, dwie takie ulewy i zbiornik wypływa do mostu. Panie wójcie, i teraz to oczko ładne będzie, elegancko, estetyczne, barierka i ten zbiornik po prostu w Bogdanowie musi być. Musi być. W żadnym wypadku nie w... Ta część, która nie słuchajcie. Widzę, że pan chciał rozciągać temat. No dobrze, ale było spotkanie kilka lat temu, już się powtarzam w tym momencie. Był pan, zarządził pan głosowanie, bo była dyskusja, co z tym stawem zrobić, bo zarosło to i latem śmierci, bo tam wody nie ma, po prostu wysypał. I była dyskusja, sam pan widział, jakie... Mieszkańcy stwierdzili, żeby zasypać. Żeby zasypać. Zgadza się, więc dlatego to drążę, żeby to w jakiś tak sposób... To... A fachowcy stwierdzą mi, bo ja takie opracowanie mam. No opracuję, że nie wolno go zasypać, bo grozi to niestety. I kto wtedy będzie odpowiadał? Nie, ja rozumiem to wszystko. I zgadza się, ważne, że tam był porządek, ładnie, żeby się czekało. To będzie zmierzać do tego. Druga sprawa jeszcze taka istotna, zaraz już wychodzę, nie będę przeszkadzał.
Punktu lekarskiego w Bogdanowie. No jednak ciągle to ludzie, co oni każdy spotkają kiedy i kiedy, szczególnie ludzie starsi, żeby mieli taki bliższy dostęp do tego lekarza. No jest to odpowiedź powiatu pozytywna, która jak gdyby ruch po naszej stronie może coś... Porozumienie powiedzieć. Już dzisiaj wyszło do konsultacji dyrektora. Przygotowaliśmy to porozumienie i poszło na ewentualne uwagi. Ale to sprawnie poszło. Ale panie Ryszardzie, no znowu, żeby nas po prostu starostwo nie wprowadziło w błąd. Bo my wydamy tutaj blisko 100 tysięcy złotych, a potem się okaże, że punktu nie uruchomi. Nie no, przecież oni dlatego w tym obiecali, no, ale... obiecali, że... A masz pan to na piśmie? No mam, ci przyszło do pana i do mnie. Rozważają. Natomiast w porozumieniu muszą podpisać porozumienie, gdzie zobowiązanie będzie akt prawny, z którego wynika, że my to wykonujemy w jakimś terminie i to jest tak opisane, a oni się zobowiązują uruchomić ten punkt minimum 5 lat. Teraz pytanie, czy porozumienie? Powiem tak, panie Wójcie, że jeśli pan wystawia warunki jakieś takie terminowe, on w odpowiedzi pan dyrektor Banasik powiedział, że może zagwarantować dotąd, dopóki będzie funkcjonował ośrodek Paśniewice. Znaczy to też można różnie rozumieć, ja pana rozumiem. Ale no to taką jak gdyby pod szyldem tych Paśniewic, bo to nie będzie ośrodek zdrowia, tylko taki punkt lekarski pod szyldem Paśniewic. To właśnie to wystarczy ludziom. To znaczy tak, jeżeli to zagwarantuje w porozumieniu. Jeżeli pan napisał, że co najmniej 5 lat, no to tu już jest jeszcze na pan pewno i zobaczył, no to wracać, no to tu już jest. Ale to co, no to szpital ma zamiar zlikwidować ośrodek w Paśniewicach? Nie. Ja nie twierdzę, że tak, że mają zamiar, ale no dlatego, że tu jest ośrodek, a to był punkt lekarski. Jeżeli tak napisze, to ja się. Ośrodek zdrowia Paśniewice, z tego co wiem, to jest do remontu przygotowywany. Czy na likwidacji? Do remontu. Granicy jest wyremontowana. A to czy można tylko? Ale remont to panie zawiódł, jest różne sprawy. Remont to jest remont budynku. Pytanie, czy ten ośrodek tam będzie funkcjonował? No jeśli wyremontują oni, to im chyba po to, żeby funkcjonował. To pięknie. Proszę bardzo. Pytania, już tyle spraw było poruszonych, czy odpadły mi to, czy co? Tak, zostało jedno. Były Bujny i inne Paśniewice. W tej chwili tak naprawdę zostały jeszcze bracia Strach we Woli. Czy coś dalej z tym? dalej jest... Działka się nie sprzedała, bo proszę państwa, się proszę państwa, i znowu tutaj proszę, że no mamy, nie wiem, może opatrzność tutaj dała odpowiedź, mamy dowód wynikający z ostatniego miasteczka zorganizowanego w starostwie, że o tym decyduje starostwo. On właśnie, że... Starostwo wydało zezwolenie miasteczka na gromadzenie odpadów bezprawnie jeszcze, bo nie mając właśnie decyzji środowiskowej, nie mając decyzji o warunkach zabudowy, nie mając warunków technicznych, a to wynika wprost z ustawy, że przedsiębiorca, który chce uzyskać takie zezwolenie, składa wniosek do starosty i załącza do tego wniosku decyzję środowiskową, decyzję o warunkach zabudowy i wtedy dopiero może to zezwolenie dostać. Starosta nie miał tego, nie miał, mogę pani przynieść tą decyzję, jest na internecie, pani przeczyta. Pani przeczyta. I to samo mówię tu, że nie my będziemy o tym decydować. My oczywiście będziemy robić wszystko, żeby najlepiej przedsiębiorca zrezygnował. Ale ja go nie zmuszę do tego. Pojawiają się oczywiście nieprawdziwe informacje. Nie wiem, czemu to ma służyć. Nie będę tu używał słowa polityka i tak dalej. Natomiast no niestety no nie wprowadzajcie ludzi w błąd, bo tak nie jest. Bo mimo, że opinia generalnego dyrektora, regionalnego dyrektora ochrony środowiska nie wymagała raportu, to ja wydałem postanowienie, nałożyłem obowiązek wydania raportu i jeżeli przedsiębiorca by się odwołał od mojego postanowienia, pewne kolegium by uchyliło, ale nie odwołał się, raport wydał. Raport złożył. Raport poszedł teraz znowu do, bo jest inna sytuacja, do generalnego dyrektora, bo on decyduje przede wszystkim, ten regionalny dyrektor ochrony środowiska, to jest ministerstwo, przedstawiciel ministerstwa.
i został wezwany do uzupełnienia tego raportu w zakresie hałasu, tak? Tak, i czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcie regionalnego dyrektora. I teraz opinia regionalnego dyrektora będzie pozytywna, tak jak dotychczas, i również opinia sanepidu, to my możemy zaryzykować odmówić wydania decyzji. Bo tylko są takie możliwości. No słyszę słowa, decyzję negatywną czy pozytywną. Nie ma czegoś takiego. Albo się decyzję wydaje i ustala się w niej oddziaływanie, warunki, jakie musi przedsiębiorca spełnić, albo się odmawia wydania decyzji. To nie możemy po prostu odmówić. Możemy odmówić. Jedyny argument, jaki ja widzę, to jest z uwagi na czynnik, na protesty. Ale to nie jest. Ale to, proszę panią, to nie jest na zasadzie domniemania, nie bo nie, tylko po prostu te protesty muszą być uzasadnione. I teraz my możemy taką decyzję odmówić wydania tej decyzji. Przedsiębiorca złoży odwołanie do kolegium, kolegium szybciutko uchyla naszą decyzję. Drugi raz, jak zaryzykujemy pójść zaparcie, to przedsiębiorca wystąpi przeciwko nas z roszczeniem odszkodowania. Myśmy nawet pierwszy raz pani nie spróbowali. Chociażby to, że działki ale, się nie sprzedały. Ale na razie jak widzicie, to co powiedziałem, postępowanie jest pod moim osobistym nadzorem i jak widać, przedsiębiorca zgodnie z prawem na razie nie dostaje i jeszcze długo czasu upłynie. Nałożyłem raport, zrobił. Ja się bałem, że złożył odwołanie. Bo gdyby złożył odwołanie, kolegium by uchyliło. Bo nie ma podstawy, bo to jest inwestycja. Ja nie wiem. No. Ale proszę państwa, no to tak samo jak słyszeliście o zezwoleniu starosty. Kolegium uchyliło i słusznie uchyliło. Bo było wydane z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast decyzja sądu jest zupełnie inna. Natomiast no, ludzie nie znają się na tych przepisach i takie różne są niestety manipulacje. Jeszcze. Także na tym etapie czekamy na opinię regionalnego dyrektora. Zobaczymy. Chciałem jeszcze czytać, że te chodniki tam rozebrane, to kto ma to zrobić? Nie znaczy powiem. My zrobimy, tak? Nie muszę zrobić. Bo to tam powiatowy był. Ale na razie niech jeszcze ta aura przejdzie do. Proszę bardzo. Ja tylko jeszcze chciałam spytać, bo ten gość, czy to się już rozstrzygnęło, bo to też miała być ta skarga, bo na pani to wszystko jest. Wszystko załatwione pozytywnie, nie ma żadnych zastrzeżeń, a posłucha się uspokoiła. No niestety nie ma żadnego zarzutu pod adresem pani kierowcy. Wprost przeciwnie. Nikt nie wyleciał z pracy. Wprost przeciwnie, no nie wiem jak zachowa się pani kierownik, no bo... Właśnie. Nie, bo to działa w dwie strony. Ktoś stawia zarzut. Tak, tak. Jak się potwierdzi, to dobrze. Jak się nie potwierdzi, to jest pomówienie. Proszę, no jest tam pan Gajdecki. Czy ja mogę jedno? Proszę, ale króciusieńko. Bardzo króciusieńko. O Gajdę. To teraz o Gajdę będziemy też powiem. Panie wójcie, czy przyszła odpowiedź z województwa odnośnie Bydgoszczy? Nie. Czekamy na niecierpliwość. Dobrze, nie ma. Odpowiedź udzielona. Następne pytanie. Nie ma. Ja proszę pani Kierkowska. Ja chciałabym na temat estetyki naszej gminy, a szczególnie chodzi mi o Wolę. Dokładnie, no to jest, no nie ma się z czego śmiać, to jest instytucja, to jest siedziba naszej gminy i musimy też o to zadbać. O ten piękny skwerek za kościołem. Tu wydajemy regulamin, uchwalamy. A na temat naszego skwerku Woli Krzysztofowskiej. Jeszcze nie jest naszą własnością. No, nie jest naszą własnością. To jest to panie sekretarzu, trzeci rok czekamy na ale, ale to tak. No. Proszę panią, ale decyzję wydaje nie wójt, tylko wojewoda. Wojewoda, ale z niej czekamy na decyzję. I dopóki wójt będzie właścicielem. Państwa się tym się zajmujemy. Czyż osiągniemy się tych powiedzi. No, a jak ten pomnik wygląda? Czy pan sekretarz widział? To też my. Ale czy pan sekretarz widział, jak ten pomnik wygląda? No nie wiem. Wstyd, się kamień, będziemy tam to. No, wstyd, naprawdę. Ten kamień też od zeszłego roku. Opadnięty odpad. Ile dobrze, razy to tylko pani przewodnicząca, to musimy podejść poważnie do tego tematu to jest bardzo i po prostu zrobić nowy projekt, nowego pomnika i zrobić... Jak będziemy mieć decyzję. Tak.
Tak, musimy być właścicielami gruntu. To na tym dzisiejszym się nie będzie na tym gruntu. Nie pogramiamy. Stawiamy to. Czy ja sobie tam zrobiła porządek, zasypała ten staw, bo też to kiedyś był wielki... Oczywiście, to był potężny zbiornik retencyjny. Przecież tutaj lód był pokarny. Bo inak też był. Tak, bo mam prośbę, że trzeba edukować młodzież w Polsce w zakresie kulturalnego zachowania się. Młodzież jest wszędzie jednakowa, panie sekretarzu, to nie tylko Polska. Mamy tutaj przystanki, ten skwerek również, który jest ciągle na drodze. A jeszcze odnosząc się do tego skwerku, to proszę naprawdę, tam są dwie uschnięte wierzby. One stoją trzeci rok, straszą. Czy nie można ich wyciąć? Pani przewodnicząca, mamy odpowiedź chyba z dnia dzisiejszego. W tym temacie należy się zgłosić do zarządcy tej działki. Zarządcą tej działki jest starostwo. Starosta. I starosta odmówił nam, tak? Wydania zezwolenia. Aż to dziwne. W Bogdanowie wycięto 50 sztuk. 50 nie wycięto. Ale pani przewodnicząca, no podstawowe sprawy należy sobie w głowie zagodować. Ale Bogdanów chyba z nością winy. I można było uzyskać decyzję, a tu stare dwie uschnięte wierzby i nie można decyzji. Ale pani przewodnicząca, ja cały czas proszę, apeluję. Rozmawiajmy na gruncie przepisów prawa. No, zasada jest prosta. Dobrze, ja wystąpię osobiście do zarządcy tej działki, starosta, o wycięcie. Tak, w imieniu Skarbu Państwa. Ja muszę podpisać tak zwane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ja wystąpię. Oświadczenie o prawie dysponowania gruntem. Nie wiem, dlaczego jeżeli jest, nie jestem właścicielem i podpisałbym takie oświadczenie, to niestety jestem postawiony przed prokuratorem. Już chciałbym cię nie podpisać. Pani ja proszę, my też już Gajdy. Jeżeli chodzi o sprawę Gajdy, króciutko na ten moment ugoda nie została jeszcze podpisana. Co mogę więcej powiedzieć? Druga strona. Druga strona po prostu rozpatruje ten temat z punktu widzenia dwóch rozpraw, bo jednocześnie ma rozprawę z nami i jednocześnie ma rozprawę we Wrocławiu przeciwko kopalni. I teraz tak, tłumaczenie jest takie, że ugoda jest, zresztą są jeszcze rozważania, zobaczymy. W każdym razie na tej rozprawie do podpisania ugody nie doszło. Pomimo, że ugoda była przygotowana precyzyjnie i tak dalej, rozmowy były z tego względu, że dla nich jest korzystniej przegrać sprawę z nami. Jeżeli przegrają sprawę z nami, to wówczas wystąpią z roszczeniem przeciwko kopalni, że im złe ruszyło sprzedane. Czyli na razie? Na razie trwa sprawa w sądzie, a ja lada moment najprawdopodobniej podejmę decyzję, bo mamy pół miliona złotych, które są własnością. Ja wstrzymałem te pieniądze są pana Gajdy. Proszę bardzo. I oczywiście za te pieniądze na podstawie programu naprawczego wchodzimy z doziarnieniem tych dróg. Bo wystarczy położyć 6 cm takiego kruszywa od dwóch do. Od 3 do 31, taka granulacja, brakuje tej grubszej frakcji, 6 cm, to doziarnienie spowoduje, że podbudowę mamy 22 i kruszywo wraca do swoich parametrów. I 7 cm asfaltu mamy drożdżu. Czy zapłacone to jest jego, który leży od razu? Nie będzie takiej sytuacji, że on się może upomnieć? Może jak nie zapłacone, to jest. Nie, bo w myśl umowy to teraz on powinien to zebrać. No to jest cały czas jego. A my dosypiemy. Znaczy nie, no, zapłaciliśmy za to. Znaczy trzymaliśmy pół miliona złotych. Zabrać, a drugie posypać. Tak, i teraz w myśl umowy on powinien to zebrać. Tak. Ale nie chce to i broni się ich sobie i tak dalej. Natomiast jest inne rozwiązanie, że możemy to kruszywo doziarnić. Tak, ale to jego co tam zostało, tak? No tak. No jeżeli doziarnimy to kruszywo za jego pieniądze,
to po prostu przewrócimy parametry. Tak, ale mówię, to jest tylko, że się nie wróci sytuacja taka, że on powiedzą, że Kruszywo sobie teraz chce zabrać. No bo on ma zapasowo i chce zabrać Kruszywo, nie będzie to od spodu będzie mógł zabrać, a to co wiesz, że świeże, ma zostać. Nie no, żeby puśćmy się tak nie doszło do tego, że dobrze my będziemy kłaść i nie będą zrywać. Dobrze pan myśli, bo my w ślad za tym, jeżeli zrobimy doziarnienie, to musimy zmienić...